rolnikom przede wszystkim chciałem powiedzieć dziękuję za ten protest, dlatego że on pomógł przeforsować takie bardzo potrzebne zmiany we wspólnej polityce rolnej, które w innych warunkach pewnie byłyby politycznie nieosiągalne. Opór byłby zbyt duży, więc dziękuję, szanuję ten protest. Rolnicy, ja myślę, że no, główna, może nie zawsze wprost wyrażana, ale no, też wyrażana przyczyna tego protestu to jest ta sytuacja ekonomiczna. Wiele gospodarstw no, znalazło się w sytuacji, że ich produkcja jest poniżej, czy ceny produktów rolnych nie zwracają kosztów ich wyprodukowania. No, zwłaszcza odczuwają to ci rolnicy, którzy się mocno wyspecjalizowali, mają jeden rodzaj produkcji i ta produkcja staje się nieopłacalna wtedy. No jest katastrofa w całym gospodarstwie.